Cześć ekipa! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poniedziałek, 4 grudnia. I zapraszam do kolejnego update'u z rynku kryptowalut. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o altcoinach, dominacji Bitcoina, DXY, makroekonomii, Fedzie, rynkach tradycyjnych, oczywiście o Bitcoinie, gdyż to jest nasz temat przewodni jak również postaramy się ustosunkować do jednego z komentarzy, który został pozostawiony na moim Instagramie. Także mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś wartościowego w tym odcinku. Jeżeli tak będzie, podzielcie się lajkiem. Jeżeli uważacie, że jest to całkowity shitshow, zostawcie czerwone dildo. Zanim przejdziemy do kontentu, Oczywiście pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje i co ważniejsze moje inwestycje, a samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Na pierwszy ogień bierzemy sobie CryptoBubbles, widzimy, że z perspektywy dniowej mamy mocne odreagowania na LUNIE, LUNIE Classic, nie wiem czemu, prawdę mówiąc nawet nie chcę wiedzieć. Nigdy nie parcytypowałem w ekosystemie Luna i jakoś mnie do tego nie ciągnie. Do tego Ordi, Stacks, czyli tutaj oczywiście kwestie powiązane z samym Bitcoinem, Stax L2 na Bitcoinie, no i Conflux, czyli chińskie L1, można powiedzieć, nam się obudziło. Oprócz tego PP, Frax, Flow, ICP, Wed, Gala, Bitcoin Cash. Także mamy delikatne odreagowanie na. Poszczególnych altcoinach, ja chciałem Wam powiedzieć, że w obecnym momencie, kiedy jest ten duży, kolejny duży ruch bitcoina do przodu, oczywiście cała uwaga znowu spływa do bitcoina. Więc z perspektywy strategii, jest to dobry moment, by ustawić się pod Wasze altcoiny, które chcecie rozegrać na kolejnym swingu, bądź też które chcecie przetradować. Dlatego że w tym momencie, z racji tego, co się stało z dominacją, a wyraźnie widać, jak mocno dominacja poszła do góry, cała ta atencja jest skoncentrowana na Bitcoinie. Więc z reguły w takich momentach, kiedy Bitcoin ma swój bieg, ta dominacja bardzo mocno wzrasta. I albo mamy ewidentną sytuację, kiedy mamy napływ, napływ nowego kapitału, bądź też kiedy kapitał jest brany z altcoinów, by wpompować go w Bitcoina. I kiedy Bitcoin osiągnie swój lokalny szczyt, co teoretycznie mogło się stać, bo 42 tysiące jest to kluczowy poziom, o którym zaraz porozmawiamy, wtedy oczywiście ten kapitał może znowu przejść w altcoiny i wtedy altcoiny będą miały swoje kolejne 5 minut. Ja od czasu, no już trochę minęło, zaraz sobie rzucimy okiem, kiedy zrobiłem filmik odnośnie brania profitów, biorę profity z altów, to już jest ponad miesiąc, dokładnie, nie wiem, 22.10, tak, czyli to już mamy z półtora miesiąca. Wciąż jestem w fazie, kiedy biorę profity z altcoinów. Powiem więcej. Ostatnio troszkę pospekulowałem, co widzieliście na Instagramie. W momencie, kiedy widzimy cyrkulację, cyrkulację kapitału, którą wam przytaczałem w kilku odcinkach na YouTubie, widzimy, że ta kapitalizacja krąży. Bitcoin, Ethereum, większe kapy, mimcoiny, no i później całkowite spekulacje, bądź też te low-capy, jak to lubi je nazywać. Także ja też kupiłem troszkę low-capów, pod spekulacje, i muszę wam powiedzieć, że. Widzimy ewidentnie FOMO na rynku. To już jest takie degenerackie FOMO, takie turbo FOMO, gdzie nawet te małe low capy zaczynają bardzo mocno startować. To już jest moment takiego FOMO, e, gdzie nawet youtuberzy amerykańscy, którzy bardzo często w beście porzucają swoje kanały, oni już zaczynają wracać. Już widziałem dwóch takich, nazwijmy to, e, pseudo znajomych z, z Twittera, którzy po 5, 6, 12 miesiącach zrobili pierwsze filmiki, tak? Także jesteśmy w takiej fazie turbo euforii, gdzie nawet te najmniejsze tokeny zaczynają pruć do góry. Ja uważam i tego się trzymam, że prędzej czy później to się zesra, bo taka jest realia rynku. I wiele osób pyta mnie: "No dobrze, ale gdzie jest ten lokalny szczyt? Jak możemy go tutaj wykryć, wyczuć, zdiagnozować, jakkolwiek chcemy to nazwać?" Słuchajcie, lokalny szczyt i jest wtedy, kiedy rynek zaczyna sam kwestionować to, co się dzieje, tak? kiedy ta chciwość, nazwijmy to, osiągnęła limitu, kiedy ludzie zaczynają kwestionować tą pompę. Jak na razie byliśmy w momencie, kiedy ludzie, inwestorzy, tak? spekulanci bardzo mocno płynęli na tej fali wzrostowej, korzystali z tego trendu prowzrostowego. I oczywiście, dopóki to będzie miało miejsce, rynek będzie nastawiony prowzrostowo. Oczywiście warto podkreślić to, co już mówiliśmy dawno, że jest to 100% partycypacji pod ETF-a, tak? FOMO zaczęło się w momencie tutaj mm, fakeowych newsów na Cointelegrafie i na dobrą trw, y, sprawę trwa to do dziś. E, mimo tego, że wiele wskaźników, wiele danych on-chain pokazuje, że jednak duzi gracze w większości nie partycypują, jest to FOMO małych graczy. Oczywiście jest kwestią Powiedzmy umowną to, że jest to prawda, dlatego, że moim zdaniem, sami mali gracze nie byliby w stanie pchnąć tak wysoko ceny, tak? Więc albo dochodzi tutaj do kombinacji, która była wielokrotnie widziana na rynku kryptowalut, chociażby kiedy Binance, boty Binance'a skupywały i wypluwały Bitcoiny, albo po prostu nie do końca, wszystko jesteśmy w stanie tutaj dostrzec. W kwestii wchodzenia teraz w altcoiny, ja. Uważam, że warto wejść w altcoiny tylko i wyłącznie pod spekulację trade swing. Nie uważam, że w tym momencie warto było kupować pod hodla, dlatego, że większość altcoinów bardzo mocno przyrosła, miała bardzo duży przyrost, tak? Bardzo mocno wzrosła. I krótkoterminowy spadek bitcoina wczoraj czy przedwczoraj pokazał, jak szybko te altcoiny mogą stracić nawet 10%. Więc jeżeli... Decydujecie się w tym momencie kupić altcoiny pod hodla, musicie wziąć pod uwagę to, że na przestrzeni 2, 3, 4 miesięcy możecie być 10, 20, 30% pod wodą. Jest to ryzyko wkalkulowane dla kogoś, kto chce teraz kupić, kupić altcoiny w, i trzymać je pod długi termin. Oczywiście jest taka szansa, yy, raczej znikoma, ale jest, że do korekty nie dojdzie, tak? Ale trzeba to też wziąć pod uwagę. Także ja osobiście. W tym momencie z racji tego jaki przyrost miał Bitcoin, jak wzrosła dominacja Bitcoina, co widzicie na załączonym obrazku, powoli ustawiam się pod jeszcze kilka swingów, by w pełni wykorzystać cały ten wzrost. I tak prawdę mówiąc, już niewiele tych altcoinów do wyprzedania mi zostało. Ale oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że altcoiny jeszcze dostaną po dupie. Szczególnie jeżeli będziemy mieli jakąś makro korektę na bitcoinie, której docelowo się spodziewamy. Nie wiem, czy będzie to epicki upadek, jak wiele osób uważa. Wydaje mi się, że jest to troszkę naciągana teoria, ale oczywiście ja widziałem to już wcześniej chociażby w 19 roku jak to wyglądało, kiedy wtedy widzieliśmy taką pompę na 14 tysięcy, a później spadek do 6 000. i wtedy też osoby nie wierzyły, że to jeszcze kiedykolwiek spadnie, tak? Oczywiście historia nie musi się powtórzyć są to tylko i wyłącznie nasze przemyślenia i staramy się jakby wiecie, dojść do, dojść do jakiegoś wniosku, co może się wydarzyć, tak? Ale docelowo nic nie rośnie w linii prostej i myślę, że jeszcze czeka nas okazja, by wejść tutaj w altcoiny. Także tyle, jeżeli chodzi o rynek altcoinów. Ciekawa sytuacja, dlatego że zobaczyliśmy korektę. Może zaczniemy od SP. Zobaczyliśmy delikatną wyprzedaż na SP, zobaczyliśmy delikatną wyprzedaż na Nasdaqu. Russell wciąż bardzo mocno ciśnie, czyli nazwijmy to taki shitcoin rynki, rynków tradycyjnych. Oczywiście tam też są dobre stoki, ale raczej mało i bardzo często to też pokazuje, że lokalny szczyt może być za nami. Tak? Z perspektywy S&P widzimy, że po utrzymaniu y, twardego dołka na kluczowym wsparciu 41.37 staraliśmy się wrócić do lokalnego, do lokalnego średnio-długoterminowego swing high. Widzimy, że na razie mamy niższy szczyt. Tak? Zobaczymy jak to się zakończy. Ale zobaczyliśmy, zobaczyliśmy tutaj krótkoterminową wyprzedaż z racji tego, że DXY poszło do góry. I co ciekawe, widzimy, jak mocne musi być FOMO na Bitcoinie, bądź też kombinacja, że reakcja na wznoszące się DXY nie ma miejsca. Wiemy, że jest odwrotna korelacja między DXY a Bitcoinem, tak samo jak i rynkami tradycyjnymi, tak? gdyż jest to, jest to korelacja między DXY a asetami spekulacyjnymi. I w momencie kiedy Nasdaq i S&P reaguje na wzrost DXY, Bitcoin tego nie robi. Moim zdaniem pokazuje to, że naprawdę albo jesteśmy w jakiejś fazie turbofomo, albo po prostu rynek jest w pewien sposób manipulowany. No bo myślę, że jak ktoś jest tutaj dłużej niż pół roku, no to wie, że takie rzeczy mają tutaj jak najbardziej miejsce. Komentarz, który pojawił się na Instagramie, Siemanko, pytanie, mam, czy mógłbyś gdzieś w jakimś odcinku troszkę ująć kwestię recesji, bo generalnie to wszędzie tylko mówią o ETF-ie. Oczywiście wszędzie mówią o ETF-ie, gdyż to jest, to jest ten temat wokół którego to FOMO się zbudowało, tak? I o tym mówiliśmy wielokrotnie. A jakie jest prawdopodobieństwo recesji? Kwestia recesji jest bardzo dyskusyjna, dlatego że Elon na przykład twierdził, że już od roku jesteśmy w recesji albo i dłużej, tak. Teraz pojawia się kwestia tego, czy będzie recesja, czy też będzie miękkie lądowanie. I wielu tutaj oczywiście makroanalityków wspiera się, co stoi za tym, że Fed będzie w stanie zamiast recesji zafundować miękkie lądowanie, czy też po prostu będzie ta recesja, tak. Prawdopodobieństwo recesji ogólnie jest dość duże, ale ewidentnie ryne, rynki mają to w dupie, nie? Tylko tak jak pamiętajcie, rynek S&P na dobrą sprawę rośnie dzięki temu, że wspaniała siódemka rośnie. Chociaż zobaczyliśmy, o ile się nie mylę, to na Microsoftie była, była, był 3% spadek, co jest dość dużo patrząc na to, że mamy tam około 3 trillion dollars łącznej kapitalizacji. Także gdyby nie wspaniała siódemka, to na dobrą sprawę S&P byłoby na delikatnym plusie bądź też szło płasko, bo o tym też wam mówiłem, że gdybyście zainwestowali w 493 stoki, to najprawdopodobniej bylibyście na zero bądź też na delikatnym plusie, tak? Ale ewidentnie rynki mają to w dupie. Tylko w momencie dużego zagrożenia, w momencie dużego zagrożenia, ewidentnie kapitał płynie do bardziej bezpiecznych. Stoków też, nie? No i dlatego ta wspaniała siódemka miała y, takie dobre momenty, chociaż ostatnio Nvidia też mocno dostaje po dupie. Więc ja uważam, że prawdopodobieństwo recesji jest dość spore. Mm, nie do końca recesją żyję. Ja bardziej patrzę na to, co zrobi Fed. E, dlatego, że o, ogólnie jak spojrzymy na to, co się dzieje, to mamy kolejne posiedzenie Fedu 13 grudnia, no i większość osób. Nawet w pośród ankietowanych 99,7% 99 osób uważa, że będzie kolejna pauza. Ja też uważam, że będzie kolejna pauza. Nie uważam, byśmy zobaczyli dalsze podnoszenie stóp procentowych, o czym mówię już od dawna. Jeżeli do tego by doszło, myślę, że doprowadziłoby to do korekty na rynkach. Pytanie jest, kiedy zaczną być cięte rejty. Ostatnio jak patrzyliśmy do takiego cięcia rejtów, o ile się nie mylę, dopiero zakładamy, że dojdzie... W marcu. Ja bardzo mocno kwestionuję to, czy my wytrwamy do marca. I dlaczego teraz jest to bardzo ważne? A to dlatego, że za każdym razem, kiedy widzimy pivot Fedu, kiedy widzieliśmy historycznie pivot Fedu, rynki się wyprzedawały. Dlaczego rynki się wyprzedają? A to dlatego, że musi dojść do cyrkulacji kapitału. W momencie obecnym ludzie lubią być w złocie, lubię, ludzie lubią patrzeć na bond, ma, bond market i tak dalej. Jednak w momencie, kiedy Fed tnie rejty, ludzie zaczynają przechodzić do bardziej aktywów spekulacyjnych. I to będzie ten moment bardzo kluczowy dla kryptowalut. Jednak historycznie patrząc, piwot Fedu jest czymś negatywnym, dlatego że bardzo często Wiąże się on z tym, że ekonomia jest już u progu takiej sraczki i takiej padaki, że trzeba zacząć ciąć te rejty. Więc historycznie widzimy na przestrzeni lat, jakie mieliśmy korekty, jeżeli chodzi o Fed-Pivot. Wiele osób kwestionuje historię. Ja również nie lubię się do niej odnosić. Nie jestem gościem, który referuje do tego, że wtedy i wtedy. Stało się to i to, to teraz też się musimy stać. Myślę, że z punktu psychologicznego piwot Fedu zawsze miał miejsce, mimo tego, że wiele osób się go nie spodziewało. Jakby tej wyprzedaży, tak? Związanej z pivotem, z piwotem, przepraszam. I myślę, że podobna sytuacja miała w 2007 roku. Nawet jak się cofniecie do artykułów. Może nie artykułu, do wycinków z telewizji. Wiele osób zostało zaskoczonych tym, że w 2007 roku, 2007 roku tak, zobaczyliśmy aż 58% korekty, tak? Mimo tego, że Fed zaczynał się ratować do drukiem i tak dalej, i tak dalej, to i tak zobaczyliśmy tak zwany sell off. No i pytanie teraz, czy rynki całkowicie ignorują. Ten fakt, że historycznie patrząc, Fed pivot równa się korekta, czy po prostu rynek już jest tak nafukany pod, pod kątem wzrostów, że po prostu pójdziemy do nieba i w nieskończoność? To zweryfikuje czas. Myślę, że im bliżej będziemy cięcia rateów, tym, tym pojawi się więcej kontentu, który będzie mówił o tym, co może się wydarzyć. Wszystko, co wydarzy się po. Potencjalnej korekcie czy po potencjalnej wyprzedaży będzie niekwestionowanie bycze dla rynku krypto. Ok? Jak zobaczymy sobie coś, co przytaczałem też w ostatnim, jednym z ostatnich odcinków, i zobaczycie pierwszą odnogę hossy aż do końca hossy 17 roku, widzicie, że średnia korekta była na poziomie 34%. Jest to średnia wyciągnięta z tych sześciu pokazanych tutaj korekt, więc ja jestem z punktu makro cały czas w tym konten jakby kampie, który uważa, że zobaczymy jeszcze większą korektę, czy to będzie 20, 30 czy 40%, tego nie wiem, ale myślę, że każdy powinien być na to przygotowany. Jak na razie czerpię z rynku co mi daje, swinguję, traduję, bawię się małymi kapami, bo jestem zwykłym, bo jestem zwykłym degeneratem, który po prostu przyszedł na ten rynek, by zarabiać kasę. Jak rzucimy sobie okiem na samego bitcoina, musiałem troszkę poprawić procenty, no bo zobaczyliśmy nowy lokalny szczyt na bitcoinie. Ostatnio troszkę, kiedy robiłem live'a na Discordzie, troszkę prześmiewczo patrzyłem na, na te 156%, które tutaj było, bo no patrząc na przyrost bitcoina. W perspektywie roku przyrost 172% na przestrzeni rynku kryptowalut to jest śmierć Wenecji. E, ale oczywiście patrzymy na aset, który jest królem, który jest fundamentem tego rynku. E, no i na aset, który przez wielu jest trzymanych, tak? Ja również jestem posiadaczem Bitcoina, ale tak jak powtarzałem wielokrotnie, w zeszłej hoście Bitcoin był najgorszym. Asetem, jaki trzymałem pod, ką pod kątem gainsów, i spodziewam się, że tym razem też najprawdopodobniej będzie to mój najgorszy aset, jeżeli chodzi o zwroty, tak? Dlatego, że bitcoina warto trzymać, jeżeli chcecie, mm, ja bym powiedział, zabezpieczać swój kapitał, jeżeli przychodzicie na rynek kryptowalut, by zarabiać. Ja uważam, że są do tego lepsze y, asety niż bitcoin, no bo tak naprawdę 172% na przestrzeni roku. No to no nie wiem, nie chyba uczcimy to minutą ciszy, bo, bo chyba nic patrząc na to, co robią altcoiny, co robiły altcoiny w, ostatni, w ostatnich tygodniach, a to już jest trzecia taka sytuacja w tej beście kiedy, kiedy mamy totalny wystrzał gówno FOMO na altcoinach, no to nie jest to nie wiadomo, jaki przyrost. Od lokalnego dołka, kiedy uklepaliśmy te podwójne dno, 69% do góry, i teraz pytanie, jak i kiedy ten ruch się skończy. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tej formacji, która się tutaj tworzy, przy, przygotowywaliśmy się na utratę lokalnego y, wsparcia tej linii trendu wznoszącego pod kątem shorta. I oczywiście rozmawialiśmy o tym potencjalnym breakoutie do góry pod kątem Longa. Robiliśmy sobie cel techniczny na podstawie tutaj tej formacji i wynikało, że plus minus będziemy w stanie testować okolice właśnie tej żółtej linii 41 992. Widzimy, że z perspektywy Kucoina ta linia makro oporu. Punktu pivotowego została tutaj przetestowana. Tak, widzimy, że knot nawet wyskoczył powyżej tej linii. I teraz pytanie, czy jest, to, czy jest to ostateczny punkt oporu, który zobaczymy w tym ruchu do góry? Wydaje mi się, że niekoniecznie, dlatego że jak zobaczymy, jak poruszaliśmy się od strefy do strefy, od, bia, od żółtej linii do żółtej linii, do żółtej linii, do żółtej linii, do żółtej linii, jest bardzo prawdopodobne, jest bardzo po, prawdopodobne z punktu technicznego że przetestujemy tutaj że zmieńmy sobie ten kolorek że przetestujemy tutaj poziom 48000. tysięcy z punktu technicznego jest to bardzo prawdopodobne Dlatego, że kiedy zobaczyliśmy drugi szczyt na Bitcoinie i kiedy schodziliśmy w tym ruchu korektywnym w dół, o czym też już mówiłem nie raz, i zrobiliśmy wyższy dołek niż ten, wiele osób spodziewało się tego ruchu w trzeci wyższy szczyt. Ostatecznie było to odbicie zdechłego kota. I oczywiście kiedy nałożyliśmy dalszy ruch korektywny, Cały ten ruch od 69 tysięcy do 15,5 tysiąca był jednym ruchem korektywnym, więc jeżeli teraz mamy odreagowanie, a nie odwrócenie trendu, bo trend odwrócimy patrząc z tej perspektywy makro, dopiero jak ściągniemy 48 tysięcy bądź też 69 tysięcy, jeżeli to jest odreagowanie tego całego ruchu korektywnego, to przetestowanie wcześniejszego punktu, gdzie było odbicie zdechłego kota i makropiwot, bo widzimy, że tutaj był opór, wsparcie, 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 opór, wsparcie, 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 opór, wsparcie, więc jest to makropiwot. Przetestowanie tego poziomu jest jak najbardziej na kartach. I jeżeli utrzyma nam się volume, to krótkoterminowe, które powstało, bo już widzieliśmy osłabienie tutaj volume i momentum, to oczywiście patrząc na to, że poruszamy się ze strefy do strefy, od strefy do strefy, bo widzimy, że kiedy przebiliśmy 37,360, doszliśmy do 42. Kiedy przebijemy 42, najprawdopodobniej dotrzemy do 48. Mówię najprawdopodobniej, dlatego że rynek zaczyna się bardzo mocno pod to ustawiać. Wprawdzie w tym ruchu ewidentnie rynek dostaje to, co oczekuje. Ale to też wrzuca, jakby ten kamyczek do ogródka, że prędzej czy później dojdzie tutaj do rozwolnienia, bo to kasyno musi zarabiać, a nie przeciętna ulica, która dołącza w ciemno i trzepie kasę. Nie? Takie są realia. Widzimy, że mamy tutaj te y, duże HTFy. Te HTFy w okolicach 42 tysięcy zostały tutaj ściągnięte, i kolejne HTFy są w okolicach 48 tysięcy. Także w żaden sposób nie przekreślałbym tego, że jeżeli zobaczymy byczy grudzień, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, możemy dotknąć okolic 48 tysięcy. Jest to realne, tak? Nie możemy w tego w żaden sposób wykluczyć. Z punktu prawdopodobieństw jest to również bardzo prawdopodobne, ale pozostaje kwestia makro, tak? Ja uważam, że, że jeszcze makro odegra tutaj sporą rolę, Potencjalny pivot, oczywiście, też odegra tutaj sporą rolę i jakby ja pozostaję w tym kampie, patrząc na to, że bitcoin mnie całkowicie nie interesuje, chyba że pod kątem sprzedaży, bo tutaj też robiłem swego czasu taki filmik, że na 42-48 tysięcy zacznę wypluwać lokalnie bitcoina. Patrząc na to, jak szybko doszliśmy do tych 42 tysięcy, powstrzymam się jeszcze tutaj ze sprzedażą bitcoina. Bo wydaje mi się, że alty jeszcze dostaną po gaciach, więc to nie jest moment też moim odczuciu, by tutaj, że tak powiem, pozbywać się bitcoina na rzecz altcoinów. Po, też tego nie potrzebuję, jakby z racji, z racji rozłożenia w moim portfelu. Ale w okolicach 48 tysięcy już chętnie wypluję jakiegoś bitcoina, gdyż tak jak powiedziałem, ja wychodzę z założenia, że po raz kolejny będzie to. Najprawdopodobniej najgorszy aset, który będę trzymał pod kątem gainsów, tak? Miało to miejsce w ostatniej hoście i najprawdopodobniej może mieć to miejsce i tym razem. Oczywiście nie będę sprzedawał wszystkiego, co zakumulowałem na łącznym wejściu 19 700, ale na pewno chciałbym tutaj wziąć pierwsze profity z Bitcoina, bo taka jest moja strategia. Najważniejsze to mieć strategię i jej się trzymać. A nie słuchać szum, czy też być podatnym na to, co się dzieje wokół Was. Także zobaczymy, czy po pierwsze 42 tysiące zostanie przebite, czy zobaczymy już tutaj jakieś lokalne odrzucenie. Jeżeli zobaczymy konsolidację bitcoina, tak jak to miało miejsce tutaj, kiedy dyskutowaliśmy, czy jest to dystrybucja, czy akumulacja, co ciekawe, więcej rzeczy wskazywało na dystrybucję niż na akumulację. Jeżeli ten ruch boczny będzie miał tutaj miejsce i dominacja Bitcoina zacznie po raz kolejny zjeżdżać w dół, okay, to będzie moment, by załadować się lokalnie w alty pod trade'a bądź też pod swinga krótkoterminowego. Jest to bardzo ważne, żeby, żeby ktoś nie pomyślał, że tutaj <laughs> ja bym wchodził w alty pod, pod długi termin. Tak? Pytanie też z, pod kątem dominacji Bitcoina, kiedy ta dominacja osiągnie szczyt? To jest też bardzo ważne pytanie, bo w pewnym momencie ta dominacja zacznie się tutaj odwracać. I kiedy ta dominacja zacznie się odwracać, tak jak to widzieliście tutaj, okay, kiedy miała te wysokie poziomy rzędu 70, 60, 57%, kiedy ona zacznie spadać, wtedy będzie to urwanie jaj dla altcoinów. Nie? I oczywiście to będzie moment, kiedy te altcoiny naprawdę. Dadzą sporo zarobić. I jak ktoś myśli, że teraz mu odjechał pociąg i stara się go gonić, to nie ma to całkowicie sensu. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo ogólny, mam nadzieję, że pomocny, wartościowy. Dziękuję Wam za oglądanie. Miłego poniedziałku. Trzymajcie się. Heja.